w mieście Taichung jest tak zwana tęczowa wioska. Została założona na przełomie lat 40. i 50. dla żołnierzy z armii Chiang Kai-sheka. Z biegiem czasu wioska zaczęła się wyludniać, a domostwa powoli przekształcały się w slumsy. Władze miasta zamierzały domy wyburzyć. Jeden z weteranów wojennych, Huang Kyung-fu, to właśnie on, dziś prawie 90-letni mężczyzna, nie chcąc opuszczać swojego domu, kilka lat temu pomalował go. Potem zaczął malować inne opuszczone już domy. Studenci rozpowszechnili zdjęcia z jego oryginalnymi malowidłami w internecie. Bardzo szybko wzbudziły one ogromne zainteresowanie. Teraz tęczowa wioska jest główną atrakcją turystyczną Taichung. W parku przemysłowym w Lukang na terenie fabryki szkła wzniesiono szklaną świątynię poświęconą bogini Mazu. Jest to popularna chińska bogini morza. Według legendy Mazu była córką rybaka, która potrafiła opuszczać swe ciało we śnie. Podczas jednego ze sztormów uratowała ojca i braci, ale ostatniemu nie zdążyła pomóc i żeby naprawić swój błąd, pomaga rybakom. Niedaleko świątyni jest duża galeria handlowa ze szkłem artystycznym.